Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dziś będę robić sobie znowu olejek czterech złodziei, ponieważ jak wiemy na dworze mamy jesień, a przy jesieni my go zawsze bardzo intensywnie używamy, szczególnie jeżeli wychodzimy gdzieś poza dom, gdzieś musimy pojechać, coś musimy załatwić, to wtedy olejek czterech złodziei zawsze nam po prostu towarzyszy przy tym. Ponieważ, jak już wcześniej mówiłem Wam we filmach, jest to bardzo dobry, niezastąpiony olejek i pomaga nam za każdym razem przejść przez jesień, zimę i tak dalej, bez jakichś katarów i nie wiadomo jakichś innych dziwnych rzeczy, które możemy złapać. Kto jeszcze nie wie, to krótko przypomnę jego historię, tak bardzo króciutko. Mianowicie kiedyś dawno, dawno temu panowała taka dziwna choroba, to się nazywało pest. W innym języku, ja po polsku zawsze zapomnę, jak się to po polsku nazywa, także mniejsza z tym, w każdym razie było to bardzo, bardzo zaraźliwe. I było czterech takich złodziei, którzy po prostu okradali później groby tych ludzi, którzy na to umierali. W końcu ich złapano, no i oczywiście było to wielkim zaskoczeniem, dlaczego oni pomimo w kontakcie z tymi ludźmi, którzy na to byli chorzy, nie zachorowali na tą chorobę. I po prostu powiedziano im, że jeżeli zdradzą sekret tego, dlaczego po prostu nie chorowali, to puści się ich na wolno, czy tam karę im zniżą i tak dalej, i tak dalej. No więc w zamian za to powiedzieli, co zrobili. A mianowicie używali esencji takich olei właśnie eterycznych, których po prostu namaczali sobie chustę w tym i mieli to po prostu tutaj tak zawiązane, że to wszystko ich tam nie potrafiło dopaść. Więc jest to bardzo fajna taka mikstura. Wielu z Was skorzystało, cieszyliście się z tego, że Wam to też pomagało. My z tego co roku korzystamy. Nie tylko i wyłącznie jak jest tam jakaś dziwna fala przeziębień i nie wiadomo czego jeszcze. To po prostu my to korzystamy cały czas. Bo w sklepach, no jest jak jest. Jak się idzie gdzieś do sklepu, ludzie ci stają za plecami i ci plują na kark. Tak przeważnie zawsze jest. No, bo jest tak. No, nie oszukujmy się, że nie jest, bo jest. Także ja sobie robię jak co roku znowu taką miksturę, ponieważ nam się skończyła, więc do tego potrzebujemy buteleczkę. Taką zwykłą, pustą, którą tutaj mam. I zaczynamy sobie od olejków. Olejki wybieram zawsze najlepsze, nie jakieś najtańsze, które po prostu mogą uczulać i tak dalej. Ponieważ to już przerabiałem parę razy z takich tanich, syntetycznych i nie zawsze się to fajnie kończyło, więc po prostu wybieram te, które są dla mnie najpewniejsze. I zaczynamy od cynamonu. Będziemy cynamonu potrzebować 20 kropli do tej buteleczki. Także od tego sobie zaczynamy. Liczymy. Mamy 20 kropli cynamonu. To jest pierwszy olejek, który do tego jest potrzebny. Następnie mamy cytrynę. Z tego będziemy potrzebować 35 kropli. Czyli znowu po prostu liczymy. Mamy 35 kropelków cytryny. Następnie mamy eukaliptus. Z tego potrzebujemy 15 kropelek do środka. 15 eukaliptusa. Następnie goździk. Z tego potrzebujemy już 40 kropli do środka. Także mamy 40 kropli. Następnie potrzebujemy mirę. Z tej potrzebujemy 10 kropli. Także 10 kropelek miry tutaj teraz do tego. Dobra, mamy 10 kropelek miry. Następnie mamy pomarańcze. Pomarańczy potrzebujemy 15 kropelek tutaj do środka. Dobra, mamy 15 kropelek. Rozmaryn. Rozmarynu 10 kropelek do środka. Dobra, mamy. To jest gotowe. Można, nie trzeba dodać jeszcze gdzieś 10-15 kropel kadzidłowca.
Czasami tak robię, jak jest taki mocniejszy okres, ale to jest standard. To jest standard, który po prostu tutaj w tym przepisie był podany i tego się po prostu trzymajmy. Ja czasem, tak jak mówię, dodaję, można, nie trzeba. Teraz to dobrze wszystko wymieszamy i to jest gotowa esencja, którą tutaj mamy teraz. Całkowicie już taka gotowa. Z tym teraz można działać na różne sposoby. Ja Wam powiem po prostu, jak my to robimy. Pierwszym sposobem, który my robimy, to jest taka buteleczka tutaj z takim atomizerem. Tutaj mamy w środku wodę ognistą, 96%, można użyć też i 40%. Tutaj tego dużo nie jest, ponieważ to jest bardzo malutka ta buteleczka. Teraz sobie zaciągamy pipetkę i daję sobie tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć kropelek. To absolutnie tutaj wystarczy tej esencji. I teraz to sobie zakręcamy. Dobrze wymieszać. I tu mamy gotową taką formę jak gdyby dezodorantu, gdzie gdzieś idziemy, będziemy przy okazji dość ciekawie pachnąć i po prostu się tym spryskujemy. Zapach jest dość ciekawy, całkiem inny, takich perfumów nigdzie nie kupicie. I przy okazji oczyszcza nam to całe powietrze, chroni nas i po prostu jest super. Kolejnym sposobem, którego można również używać, to jest po prostu bezpośrednio wzięcie tej esencji, tak jak ona jest, i po prostu bierzemy jedna kropelka tutaj gdzieś przy kołnierzyku, tak jak ja mam tutaj bluzę, jedna kropeleczka, tylko to zostawi tłuste ślady, więc na jasnych ubraniach możecie o tym zapomnieć. I jedna kropeleczka tutaj. Ja mam czarne, także po prostu tego nie widać. Mamy dwie kropeleczki tutaj na tym. Teraz wszędzie, gdzie pójdę, tutaj cały czas będę mieć ten zapach tego. Kolejna opcja, którą możemy zrobić. Możemy wziąć jakiś olej. Na przykład może być z migdałów, jakikolwiek byście sobie nie zażyczyli. Może być nawet i oliwa z oliwek, może być lniany. I tutaj bierzemy sobie 20 ml oleju. I na 20 ml oleju daję sobie 5 kropelek tej esencji do środka. I teraz możemy z tego zrobić kilka rzeczy. Możemy sobie to wziąć jako masaż, czyli olej do masażu. Będzie calutko fajnie pachnieć. Ja używam do brody na przykład takie mikstury z takim olejem. Tutaj biorę sobie olej z migdałów i po prostu sobie to na brodę też nacieram. Przy okazji odżywi lekko tutaj skórę. Włosy się odżywią i tak dalej, przez to broda się lepiej układa. A że broda jest pod samym nosem, jak to wiadomo, po to ona tam też jest, można właśnie używać różnych takich olejków eterycznych i tak dalej, które bezpośrednio będziemy inhalować, bo jak to z brody będzie parować, no to prosto fajnie się to wdycha i tak dalej. Także to jest kolejny sposób. Kolejnym sposobem to jest dyfuzor olejków. Wiecie, taki fajny dyfuzor, mam tu często też w filmach był, tylko że stoi tam obok, nie postawiłem go akurat na stół. Także po prostu można wziąć dyfuzor i w pomieszczeniu, na przykład ktoś ma w domu katar i tak dalej, wrzucamy do dyfuzora 4, 5 kropel, 3 kropelki, to zależy też jak intensywnie to lubicie i tak dalej, więcej bym nie dawał, jak 5 to jest maksimum totalne i wtedy po prostu włączamy ten dyfuzor i on nam będzie ten olejek tutaj rozprowadzać po całym pomieszczeniu. Także to jest bardzo, bardzo fajny sposób, którego my używamy tutaj zawsze teraz na jesieni. Nie ma jesieni, która by nie była, żebyśmy tego po prostu nie używali. Zawsze tego używamy. Także zestaw tych olejków, bo to są dobre olejki, których my używamy już tutaj od lat i które są sprawdzone. Macie zalinkowane w opisie tego filmu, jeżeli Was to interesuje. Kolejna rzecz. Ten zestaw tych olejków wystarczy Wam na wiele razy. To nie jest tak, że go kupicie raz i zrobicie jedną taką esencję i jest koniec. Nie, to Wam starczy na kilka razy spokojnie, żeby zrobić sobie taką esencję. Ta esencja się szybko nie zużywa. Stosując ją tak, jak my stosujemy, na przykład jak i w tym atomizerze, też bardzo fajnie się to sprawdza, robiąc sobie taki po prostu parfum ochronny, to wystarczy Wam naprawdę na bardzo długo, bo jak widzicie, tutaj idzie tylko parę kropelek do środka. Tutaj będzie to miało, przypuszczam, że gdzieś 30-40 ml może,
gdzie tutaj się nalewa i tylko parę kropelek. I to naprawdę wystarczy na kilka razy spokojnie takie spryśnięcie się. I tyle. Można to też nosić ze sobą. Załóżmy, stoicie w sklepie. Ktoś sobie kichnął za wami. Na wasz kark i tak zawsze. Wyciągacie sobie z kieszeni. Cyk, cyk, cyk. Tyle. I gotowe. Tak to najlepiej działa po prostu. Także to jest nasz sposób, który my już od lat korzystamy teraz. Zawsze na jesieni. I po prostu nic się nas nie czepia. Każda jesień zawsze wychodzimy normalnie. Zima to samo. Nic się po prostu z nami tutaj takiego nie dzieje, żebyśmy katarów łapali, nie wiadomo czego jeszcze. Wszystko jest ok. Także to jest po prostu bardzo stary przepis, który działa, który naprawdę działa i który pomaga. I było o nim głośno parę lat temu, ponieważ ja chyba powiedziałem jako pierwszy tutaj o tym właśnie, o tej miksturze. A później zaczęli po prostu wszyscy to wokół też powtarzać i tak dalej. Zaczęto to produkować i nie wiadomo co jeszcze. Także no po prostu widać, że to złapało, że to zadziałało, bo później wszyscy zaczęli o tym mówić wokół. Także moi drodzy, zestaw do olejków macie zalinkowany. Dobre olejki, jest tam też i zniżka. Tam jest hasło rabatowe, dzięki któremu będziecie mogli jeszcze dostać dodatkowy rabat na te olejki. To wszystko w opisie. Tutaj jak ekran jest prawy dzióbek, kliknąć, opis wam się rozwinie. Tam macie też numer telefonu, jak ktoś nie umie przez internet zamówić, można telefonicznie do tej pani zadzwonić, poprosić o olejek czterech złodziei, zestaw olejków. I tyle, co chciałem wam przekazać. Także korzystajcie, takie przypomnienie, jesień, zima. Nic, tylko korzystać, bo po co marnować swój czas później i papier toaletowy, którego już tam za niedługo znowu pewnie braknie, jak już słyszałem. Także po co to marnować, jak można po prostu się zabezpieczać i po co cierpieć niepotrzebnie, jak nie trzeba. Nie widzę sensu w tym. Nie jesteśmy przecież męczennikami, żebyśmy się specjalnie musieli tutaj męczyć z jakimiś katarami i nie wiadomo czym jeszcze. Dietę oczywiście też zbilansować, jakieś suplementy sobie dołożyć na jesień i wszystko będzie fajnie, pięknie, tak jak zawsze. Także życzę wam miłego dzionka, wszystko macie w opisie, trzymajcie się, hej!